Panie marszałku, ten haracz, który teraz chcecie zabrać, to ma szansę powodzenia. Daliście 500 plus do jednej kieszeni, ale z drugiej zabierzecie 1000 plus i za wodę, i za prąd, i za benzynę. Wszystko podrożeje, wszystko, bo cena paliwa to cena żywności, cena mebla, samochodu, wszystkiego i dla rolników, i dla indywidualnych odbiorców. To jest ta wasza hipokryzja. I opowiada pan poseł, że to jest na żądanie Polaków. Polacy chcą uszczęśliwienia przez PiS. Podwyżcie nam cenę paliwa. Chyba pan zwariował. Coś się panu poprzestawiało. A ponadto ja wiem, po co to zbieracie. 500 plus już teraz Bank Narodowy nawet da. Ale zapowiedzieliście, że emerytom zrobicie niespodziankę na Boże Narodzenie. Po 500 plus dla emeryta. Tak jak Margaret Thatcher mówiła, rząd nie ma własnych pieniędzy, musi je zabrać z kieszeni podatników. I teraz wy zabierzecie, żeby być dobrym i rozdacie 500 plus dla emerytów. To jest hańba. Ten wasz podatek... Pani poseł Krystyna Skowrońska, klub Platformy Obywatelskiej.